Telewizja Skawina. Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy teraz w Muzeum Regionalnym w Skawinie. Ja jestem przedstawicielem Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego. Nazywam się Dariusz Dylong i przygotowujemy jedyną rzecz w swoim rodzaju. Pierwsze skawińskie spotkania z historią. Od 2 lat przeżywamy w Polsce 100. rocznicę wybuchu Wielkiej Wojny i grupy rekonstrukcji historycznej postanowiły organizować rok rocznie małopolskie spotkania z historią. Będą się odbywały w wielu różnych miastach Małopolski. Jedne będą w Skawinie, drugie w Myślenicach. Jeśli chodzi o spotkania w Skawinie, pokusimy o tworzenie rekrutacji do pułków galicyjskich. Najpierw oczywiście będzie się to odbywało w Towarzystwie Gimnastycznym Sokół w Skawinie, w słynnej Sokolnicy w Parku Miejskim. Potem będzie krótka konferencja naukowa, również w Sokolni będzie się to odbywało, będą wykłady znawców historii wojskowości, następnie rozbijemy biwak na rynku w Skawinie, a na Starorzeczu odbędzie się inscenizacja hipotetycznej potyczki wojsk austro-węgierskich z wojskami rosyjskimi. Mówię hipotetycznej, ponieważ faktycznie ona nie odbyła się w Skawinie, ponieważ rosyjski walec parowy tutaj nie dotarł, ale dotarły oczywiście wojska austriackie, które musiały gdzieś kwaterować, gdzieś mieć swój wikt, opierunek. Razem ze mną gościmy teraz tutaj 2 przedstawicieli grup rekonstrukcji historycznej. Zapraszam kolegów do mnie, którzy opowiedzą o swoich grupach rekonstrukcji historycznej, na czym polegają takie inscenizacje, gdzie się one odbywają, ile kosztuje taki rynsztunek, taki uniform. Z lewej strony kolega Jarosław Przybyło, który odtwarza grupę rekonstrukcji historycznej 2 Brygady Legionów Polskiej, a z mojej prawej strony kolega Krzysztof, który już sam opowie o swojej grupie. Jarosław Przybyło, reprezentuje grupę rekonstrukcji historycznej 2 Brygada Legionów Polskich, która działa przy Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Jesteśmy grupą, która odtwarza formację legionową, 2 Brygadę, zwaną Żelazną bądź Karpacką, która jest do dziś nieco w cieniu 1 Brygady, której dowódcą był komendant Józef Piłsudski. Niemniej jednak ta 2 Brygada też zasłużyła się wielce w odzyskaniu niepodległości. Wielu żołnierzy tworzyło później trzon nowo powstałego Wojska Polskiego. Myślę, że to święto historyczne, które będzie miało miejsce w Skawinie, będzie też okazją do przypomnienia tej, no, tak jak mówię, nieco zapomnianej formacji. Nasza grupa działa od 2009 roku. To jest stowarzyszenie o nazwie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Gorlice 1915 i prezentujemy Państwu sylwetki 20 Pułku Piechoty Pułku Galicyjskiego, złożonego z mieszkańców głównie Podhala, Gorlic, Grybowa, tych okolic, czyli pułk złożony w większości z Polaków. To jest akurat sylwetka żołnierza z początku wojny. To jest aktualne na rok 14, 15 i ułamek 16 roku, mniej więcej do ofensywy Brusiłowa w 16 roku w połowie. Zachęcamy Państwa do czynnego włączenia się w nasze spotkania z historią, skawińskie spotkania z historią. Można przyjść, zobaczyć. Będzie kuchnia polowa z prawdziwą wojskową grochówką. Będą także poczęstunki. Będzie można dotknąć uzbrojenia, zobaczyć, jak żołnierze szykują się do bitwy, jak wygląda transport, obozowanie. To wszystko jest po prostu taką jedną wielką, żywą lekcją historii. Ostatnio w szkołach tych godzin historii jest coraz mniej i myślimy, że nasza oferta będzie również skierowana przede wszystkim do młodych ludzi, do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ze Skawiny, ale także z szeroko rozumianego regionu okolic Krakowa.
Naprzód, marsz!